Siemanko, dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak rozpocząć zmiany w swoim życiu, w jaki sposób zmienić swoje nastawienie i zmienić swój styl życia na taki, który będzie prozdrowotny, który pozwoli Ci, Wam na bycie zdrowszym, sprawniejszym, silniejszym. Także teraz krótkie intro i zapraszam do materiału. Ok. Mamy marzec, także okres zmian i postanowień noworocznych z reguły już dobiegł końca. Z reguły ci, co mieli wytrwać, to wytrwali. Ci, co nie wytrwali, to mogę dać parę wskazówek, jak sprawić, żeby nasze postanowienia noworoczne się ziściły, żebyśmy dotarli do celu tych postanowień noworocznych i co zrobić, żeby było to łatwiejsze. Przede wszystkim trzeba się zastanowić nad tym, co chcemy zmienić i jakby nie możemy wprowadzać wszystkich zmian naraz, bo to, jak wszyscy wiemy, od razu legnie w gruzach. Odwracanie swojego życia o 180 stopni nie jest dobrym pomysłem i raczej powinniśmy tego się wystrzegać. Dlatego załóżmy, że chcemy zmienić swoją dietę, wejść na jakąkolwiek dietę. Osobiście nie jestem fanem słowa dieta, ponieważ dieta ma swoją zapadalność, tak? Ma jakiś końcową datę, po której już nie jesteśmy na tej tak zwanej diecie. Dlatego ja jestem dużym fanem terminu styl żywienia, czyli chcemy zmienić swój styl żywienia. Jak to zrobić? No przede wszystkim najpierw musimy zrobić swój rachunek sumienia, tak? Czyli musimy spojrzeć na to, co jemy. Każdemu klientowi, z którym współpracuję, zalecam, żeby przez tydzień nie zmieniał nic w swoim żywieniu i zrobił pełny spis tego, co je i co pije, żeby po tygodniu zobaczyć, jak wygląda jego tydzień żywieniowy. Tak? W momencie, gdy widzimy, jak wygląda ten tydzień żywieniowy, co robimy? Wprowadzamy jedną zmianę. Załóżmy, że rano piję kawę z cukrem i mlekiem. To zróbmy tak, żeby ta osoba, ten mój klient, rano piła kawę ze słodzikiem i z mlekiem. Przez tydzień. Niech ta zmiana się zakorzeni, tak? Później zmienimy to, żeby ten klient, ta osoba piła czarną kawę ze słodzikiem. Przez kolejny tydzień. A później, żeby ta osoba piła tylko czarną kawę. Czyli w przeciągu trzech tygodni dokonaliśmy trzech bardzo małych kroków, bardzo małych zmian, które pozwoliły nam wyeliminować i zmienić styl, element stylu na zdrowszy, na mniej kaloryczny. Kolejnym punktem chociażby może być to, że do tej słodkiej kawy ten klient jadł, nie wiem, płatki zbożowe, tak? Czy tylko i wyłącznie płatki owsiane, bez żadnego źródła białka, czy ze słodkim jogurtem, to może zróbmy tak, żeby zamiast słodkiego jogurtu owocowego zjadł ten klient owsiankę z jogurtem naturalnym, z odrobiną miodu i do tego dwa jajka. Ma źródło białka, źródło tłuszczy, jogurt. Jest coś słodkiego w postaci miodu, który nie jest podgrzewany, nie traci swoich właściwości. Takie małe zmiany pozwolą nam na powolne zmiany stylu żywienia, tak? Który będzie się utrwalał. Zanim odpowiem na pytania w komentarzach, piję rosół. I gdy te zmiany w stylu żywienia nastąpią, jednocześnie możemy dodawać jedną zmianę w aktywności fizycznej, która jest bardzo ważna. Albo tak, w aktywności fizycznej.
Zmiana, która może być w aktywności fizycznej, to jest załóżmy, że kupujemy opaskę bądź zegarek sportowy, która liczy nam kroki. I naszym celem jest sprawdzenie, tak jak z jedzeniem przez tydzień, ile kroków w ciągu dnia wykonujemy. Jeżeli to jest, nie jest to ważne, powiedzmy, że wykonujemy 5000 kroków, taki klient wykonuje 5000 kroków, to co robimy? Mówimy, dobra, no to przez kolejny tydzień wykonuj 7000 kroków. Przez kolejny tydzień, jak on będzie wykonywał te 7000 kroków, zwiększamy do 10000 kroków. No i już to jest zwiększenie aktywności fizycznej dobowej. Troszeczkę więcej kalorii spalamy, biorąc pod uwagę fakt, że są powolne zmiany w stylu żywienia, ta sylwetka na pewno będzie się zmieniać. Następnie możemy dodać, no dobra, to zróbmy jakiś trening. Osobiście w momencie, gdy klient ma nadwagę, nie jestem fanem biegania, abstrahuję od tego, że bieganie jest bardzo techniczną formą ruchu, której większość osób nie potrafi wykonać poprawnie technicznie, także na pewno tego nie będę zaczynał. Bardzo łatwe treningi w domu są z ciężarem własnego ciała. Przysiady, wykroki, deski, ściąganie gumy, tak? Dowolna guma wystarczy. Wykona, nie wiem, trzy serie po 10 pompek, 15 przysiadów i 1 minutę deski każdego dnia. Nie jest to dużo, ale w przeciągu tygodnia się trochę tego uzbiera, tak? Jeżeli nie umie wykonać pompek, to niech zrobi pompki takie, jakie umie wykonać w oparciu o krzesło, o biurko, o taboret, cokolwiek, tak? Czyli wprowadzamy kolejną aktywność fizyczną. Jeżeli przez tydzień uda mu się wykonać te 3 serie, to w kolejnym tygodniu niech wykona 4. Za 2 tygodnie niech wykona 5. Później będziemy rotować te ćwiczenia. I powoli zaczynamy wprowadzać większą aktywność fizyczną. Oczywiście utrzymuję non-stop aktywność fizyczną w postaci kroków. Tak? W momencie, kiedy przez miesiąc już wiem mniej więcej, czego mu potrzeba, albo gdzie musi chodzić, ile musi chodzić, aby te 10 tysięcy kroków wykonać, to można się pozbyć tej opaski. Dlaczego? Bo nie możemy uzależniać się od tego, że wykonamy 10 tysięcy kroków, tak? Bo wtedy zaczynamy bardziej polegać na tym, żeby to nam przypominało o aktywności fizycznej, niż to, że my, to, czyli urządzenie, jakie nosimy, niż to, że my powinniśmy wiedzieć, że powinniśmy się ruszać. Czyli jednocześnie już mamy wprowadzone powolne zmiany w stylu żywienia i w aktywności fizycznej. To warto byłoby również wprowadzić powolne zmiany w rytmie dnia. Rytm dnia to jest to, o której się budzimy, o której chodzimy spać, jakiej jakości mamy sen, o których porach jemy, kiedy patrzymy w telefon czy w ekran. Także to jest bardzo ważne. Ja wiem, ja wręcz nawet mogę powiedzieć, że to jest najważniejsze i od tego powinniśmy zacząć. Na sam początek bardzo dobrym rozwiązaniem będzie wyregulowanie godziny, o której się kładziemy spać. Tak? Czyli codziennie, bez względu na to, czy to jest weekend, czy to jest święto, powinniśmy chodzić spać o mniej więcej tej samej porze. No, powiem, oscylowanie o pół godziny plus minus to nie jest problem, ale powiedzmy, że chodzimy spać o 22. To jak 2 dni pójdziemy spać o 22.30, to się nie złego wydarzy. Ale generalnie powinniśmy chodzić o tej samej porze spać i teoretycznie powinniśmy o tej samej porze wstawać. Przy czym musimy pamiętać, że czas spędzony w łóżku to nie jest ekwiwalent tego, ile śpimy. Ba, nawet to, że straciliśmy przytomność, czy świadomość, gdy zasnęliśmy, nie znaczy, że śnimy, tak? Czyli generalnie powinniśmy spędzać w łóżku więcej niż 8 godzin. Chodzi mi o to, że to da nam wysokie prawdopodobieństwo, że będziemy spali około 8 godzin w ciągu doby. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać w nocy 8 godzin
snu, ale będziemy mieli na przykład 6 godzin snu w nocy plus 2 godziny drzemki po południu, nie ma żadnego problemu, ponieważ liczy się całodobowa ilość snu. I musimy też pamiętać o tym, że jakby ten sen dzieli się na cykle. Cykl z reguły trwa około 90 minut i faza NRM jest dłuższa na początku nocy, a REM jest dłuższa pod koniec nocy. To jest związane z naturą snu. Odsyłam do książki Dlaczego śpimy, tam jest bardzo fajnie opisane co i jak. I to jest moim zdaniem podstawa, tak? Powinniśmy zacząć od zmiany stylu życia, a nie stwierdzenia, że chcę zbudować nowego siebie, tak? Gdy będziemy powolutku, małymi kroczkami zmieniać styl życia, czyli lepiej się odżywiać, pić więcej wody, generalnie napojów niekalorycznych, tak? Zamiast coli zwykłej pić kolę zero. Później zamiast coli zero pić wodę z sokiem, z odrobiną soku z cytryny albo z miętą i ogórkiem. Pić więcej płynów generalnie. Pić czarną kawę, herbatę bez cukru, bez miodu, tak? Zresztą miód podgrzany do wyżej niż 40 stopni traci swoje właściwości. Jeść nisko przetworzone pożywienie. Nisko przetworzone pożywienie to tak naprawdę produkty, które samemu się przygotowuje. Kupuje się surowe mięso, jajka, ryby, warzywa, twarogi. I samemu się przygotowuje posiłki. Jeść mniej więcej o tych samych porach. Jeść duże posiłki, ale mniej tych posiłków. Ponieważ większe posiłki nasycą nas na dłużej, będziemy mieli mniejszą ochotę na podjadanie, a przede wszystkim przerwy między posiłkami pozwolą naszemu układowi trawiennemu strawić to pożywienie i oczyścić się. Tak? Przyjmowanie małych posiłków bardzo często powoduje to, że chodzimy non-stop głodni i ciągle myślimy o podjadaniu, natomiast w przeciwnym kierunku zjemy 3 posiłki duże, to odstawiamy tą myśl o głodzie na potem. I przede wszystkim wyregulować cały dzień, czyli rytm dobowy. Kłaść się o tej samej porze spać i wstawać o tej samej porze, ponieważ sen odpowiada za regenerację. Jeżeli zaczniemy to robić, tak jak wspomniałem, małymi zmianami, małymi kroczkami, to te zmiany będą się utrwalały, te zmiany będą miały miejsce. Natomiast gdy rzucimy się na to, jak zawsze, jak w większości wypadków, od razu chcemy zmienić wszystko na raz, to najprawdopodobniej po tygodniu się wykoleimy, wrócimy do starych nawyków i z tego wszystkiego będzie dupa. Dlatego jeżeli chcemy zacząć, zacznijmy powoli, małymi krokami, dajmy sobie czas. Jeżeli chcemy schudnąć, to pamiętajmy, że nie przytyliśmy w ciągu miesiąca, to też nie schudniemy w ciągu miesiąca. Nie zbudujemy wymarzonej sylwetki, jeżeli chcemy taką zbudować, w 6 tygodni. Nie ma takich planów. Ale możemy ją zbudować w rok. Spokojnie, powolutku, małymi krokami możemy dochodzić do swoich własnych celów. Tak naprawdę nie musimy mieć sylwetki z okładki Men's Health'a czy Women's Health'a, tak? Musimy być sprawni. Warto mierzyć swoje siły na zamiary. Warto też pamiętać o tym, że te zdjęcia są a. modyfikowane, a. b. z reguły te osoby są odwodnione i tak dalej. Także tak jak wspomniałem, podsumowując cały ten mój wywód, małe zmiany, co tydzień dokładamy delikatną zmianę, zmiany na przestrzeni trzech części życia, czyli rytm dnia, styl żywienia, nie dieta, styl żywienia, i zmiany na tle aktywności fizycznej. Gdy to zrobicie, będziecie na pewno bliżej celu i na pewno szybciej Wam się uda osiągnąć cel.
I to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Bardzo proszę, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. To mi pomaga, motywuje do nagrywania większej ilości materiałów. Dzięki wielkie i na razie.